witamy w kolejnym filmie. Tym razem znajdujemy się na Gryżycach. Zrobiło się zimno, ale to o tym za chwilę. Adam, w skrócie, po co tu jesteśmy? Jakie są założenia tego filmu? No ale ja nie umiem w skrócie, sam wiesz o tym. Wszyscy mi wypominają, że za dużo gadam. Dobra, założenia były takie, że zbliżają się listopadowe nocki, czyli sezon na duże ryby w pełni. W nocy zimno, w dzień już wcale też niezbyt ciepło. No, przyjechaliśmy z Wojtkiem, bo jak sami wiecie, mieliśmy na Gryżyce na 5 stawie wędkować, polować na naszego murzyna. Niestety PZW zarybiło niedużym kroczkiem, ten staw nam zamknęli na 2 tygodnie. No, dobrze, że chociaż zamknęli ten staw, żeby ta ryba się miała gdzie tam rozwijać, ale to nie o tym mieliśmy mówić. No, musieliśmy znaleźć jakąś alternatywę, gdzie indziej wędkować. Przyjechaliśmy na inny staw na Gryżycach. Okazało się, że jest bardzo czysta woda, więc co? No, szybko, tak z niczego. Próbujemy nagrać jakieś ujęcia podwodne, a że pora jest na duże ryby, no to założenia były takie, że próbujemy złapać duże ryby i nagrać to na kamery podwodne. No, rezultaty tego zobaczycie za chwilkę. No, powiem tak, na rozpoczęcie jaka strategia była położenia tych kamer. Znaleźliśmy 2 miejsca, z których już na tej wodzie mieliśmy ryby, jak Wojtek, tak samo jak ja i nasi znajomi w tych miejscach ryby łapali. Na rozpoczęcie sypnęliśmy po paczce kulek pod Wojtka kamerę z korupiakami, zasypaliśmy pod moją kamerę hakerem testowane kulki. Może ja ci przerwę, powiem pierw może o tym, gdzie wędkujemy, bo to jest też ważne. No, dokładnie. No. Mhm. I za chwilę opowiemy o tym, jak żeśmy to zakarmili. Dokładnie. Założenie było takie, że łapiemy właśnie w tych miejscach, jak Adam wspomniał, gdzie miejscówki są sprawdzone, bo mieliśmy bardzo duży dylemat, gdzie w ogóle na tej wodzie postawić kamery podwodne, bo jak wiecie, już na wiosnę żeśmy obiecali wam, że nagramy ten film z ujęciami podwodnymi na tej wodzie, no ale niestety się nie udało. To była kolejna próba. Miejscówki sprawdzone, w tych miejscach były łowione karpie, tak jak Adam powiedział. Fajne czternastki, nawet chyba, nie wiem, czy ktoś szesnastkę tu złowił kiedyś? Chyba tak, jedną, nie? Znaczy, no nie nasz znajomy, ale wiemy, że 18 kilo ponoć nawet zostało złowione. Jest to miejsce, gdzie wcześniej opowiadałem na innych filmach z tej wody, że to jest wejście w stronę Tarliska i w stronę takiej osamotnionej zatoki. Czyli... Jeżeli powiem wam tak, jeżeli oglądacie nasze filmy regularnie, to jest, łowimy dokładnie w tym miejscu, skąd jest branie na żywo nagrane z miną wędkarza, jak sami określiliście, bezcenną. Tak? Adam mówi, chciał wędkę zabrać. To dokładnie w tym miejscu leży mój zestaw i moja kamera. Wojtka kamera leży dosłownie z 10 metrów obok. Też w tym miejscu moja kamera, czyli kamera numer 2, leży w tym miejscu, gdzie udało mi się złapać karpia 14800, też to było na jakimś filmie pokazane niedawno. Mhm. To tak. Dlaczego Wojtek nie stamtąd, tylko stąd? No właśnie, mieliśmy siedzieć, nie wiem czy to widać w tej mgle, ale po drugiej stronie, chyba nie widać. 50 metrów po drugiej stronie jest brzeg i mieliśmy siedzieć po tamtej stronie, bo normalnie zawsze to się łowi z tamtej strony i się wywozi pod ten brzeg, łapie się na sztywno, hamulce podokręcane, bo ryb, tu jest dużo zatopionych drzew, pozwalanych drzew przez bobry i ta ryba wjeżdża pod drzewa. Ale z przyczyn technicznych wymyśliliśmy z Adamem, że ustawiamy się, bo mamy kempingi, bo już jest niestety zimno, a dla wygody i z przyczyn technicznych, bo telewizory, zasilanie, cała elektronika i to wszystko związane z tymi ujęciami. Dużo wygodniej i łatwiej nam. Łatwiej to zrobić właśnie w kempingu. Postawiliśmy kempingi w miejscu, gdzie nigdy żaden wędkarz nigdy się nie rozkładał, czyli na skarpie u góry z jakieś 15 metrów od wody, żeby się zachowywać cicho. Łapiemy praktycznie pod szczytówkami swoimi. Łatwiej nam jest te kamery właśnie, łatwiej nam było położyć, łatwiej nam było kable wyciągnąć na brzeg, bo wszystko jest blisko i łatwiej nam jest z rzutu trafiać zestawem pod kamerę. No niekiedy trzeba było 3-4 razy rzucić, ale się udaje ładnie to położyć bez pływania pontonem, cichutko się zachowywać. To tyle odnośnie
technicznych spraw i miejsca położenia tych zestawów. Ja bym tu jeszcze podkreślił jedynie odnośnie technicznych jeszcze spraw, to bym podkreślił to, że te kamery są pod szczytówkami, tak jak powiedziałeś, ale na głębokości 3,70 i 3,50, czyli jak żeśmy... Na końcu spadów, jak, dokładnie, tak. jak niektórzy wędkarze tutaj odwiedzali i przychodzili zobaczyć, co na kamerze widać, no to myśleli, że te kamery są faktycznie blisko, ale na głębokości 1,20 m. Także no, widok spod kamer jest naprawdę fajny, mi się podoba. No i głębokość jest dobra, czyli o tej porze na takiej głębokości właśnie ja lubię wędkować 3,5 metra, 4,20, czyli to jest, głębokość jest dobra. No, a zobaczycie, co się udało złapać, co nie. No, Adam, w skrócie odnośnie, bo zacząłeś mówić odnośnie otwarcia łowiska, czyli kamery numer 1 i kamery numer 2. Dokładnie, czyli przed przyjazdem, znaczy przed położeniem kamer na rozpoczęcie, na każdą miejscówkę wsypaliśmy po parce kulek. W dzień, jak przyjechaliśmy, położyliśmy kamerę. Może jakie zapachy? No to jak mówiłem wcześniej już, skorupiaki i haker poleciał. U Ciebie skorupiaki, u mnie haker. Tutaj miałem taki dylemat trochę z tym hakerem, czy czasami nie Donalda, bo cały sezon wędkowałem na Donalda, więc... Miałem mocny tutaj miałem swój udział w tym, żeby Adama przekonać, żeby łapał na hakera, nie na Donalda. A to też było związane z tym, że haker jest białą kulką i ładnie było ją widać w ujęciach podwodnych. Mhm. Między innymi też dlatego, a z drugiej strony też dlatego, żeby dalej kontynuować test tej kulki przed wprowadzeniem na rynek. No i chyba całe szczęście, że mnie przekonałeś, ale to zobaczycie za chwilę. Dobra, później już położyliśmy te kamery. Położyliśmy te kamery na tych głębokościach, co już wspominałem, czyli moja jest 3,70, twoja 3,50. Zasypanie kulkami niewielkiej ilości już, tylko szukanie kulkami, w którą stronę kamera patrzy, bo niestety na takiej głębokości zlokalizowanie, w którą stronę kamera patrzy, żeby później nam było łatwiej znaleźć też te zestawy, które kładziemy zestaw zrzutu, żeby dobrze było, dużo łatwiej nam było trafić, to żeśmy lokalizowali sobie, jak to wszystko wygląda, czyli pojedyncze kulki trafialiśmy pod kamerę. Nie wiem, to było jakieś około 20, między 20 a 30 kulek na każdą kamerę trafiło. No i postanowiliśmy zasypać u mnie dosyć sporą ilością kukurydzy. Było to gdzieś tak około prawie 4 kg gdzieś tak kukurydzy wsypane u mnie pod mój zestaw. U Wojtka trochę mniej. Wojtek na początku chciał w ogóle nie sypać kukurydzy, ale stwierdziliśmy, że trochę na mułku jest. I jak nam ryba wejdzie, to mówimy, to trochę wyczyści to dno, będą dużo lepsze... Takie tak. Założenia, że drobnica w pierwsze 2-3 godziny wejdzie. No i wyczyści to dno, żeby było lepsze ujęcia podwodne, żeby ten namułek, który tam jest, żeby ta drobnica z tą kukurydzą rozmyła, żeby jak wejdzie jakaś większa ryba już po te kulki, żeby już po prostu nie było fruwania pod kamerami tych wszystkich drobinek i takie było założenie. Może tak, zobaczcie sobie teraz przez chwilę, jak to wyglądało, jak zasypaliśmy i jak położyliśmy pierwsze zestawy w pierwszy dzień. Były to dwie wędki na początku, jedna u Adama, jedna u mnie i tak to wyglądało.
Mam nadzieję, że widok spod kamery Wam się podobał. Bo mnie zaskoczyło, jak to wszystko ładnie wygląda pod kamerą, jak żeśmy wrzucili to wszystkie ten towar pod jedną i pod drugą kamerę. Wojtek, powiedz teraz, co było po pierwszej nocy, jak żeśmy sobie... Opowiedz o tym, co nas zastała pierwsza noc, tak? No bo to, co jak zasypane jest, to już wszyscy widzieli. A no, trzeba dodać, że no niestety, no, ryba nie wpływała, nie wpłynęła ta drobnica, która po prostu, nasze założenia były, o którą chcieliśmy, żeby była. No i co było, i co działo się w nocy, opowiadaj. Znaczy tak, w nocy działo się tyle, że nic nie widzieliśmy, bo było ciemno, a jak jest ciemno, to nie możemy nic zobaczyć, bo nie mamy podświetlenia kamer, nawet nie chcemy mieć, bo ryba się boi czegoś takiego. Dobra, mniejsza z tym. Jakie były nasze odczucia? W ogóle byliśmy mocno zdziwieni po około 3-4 godzinach, że w ogóle same okonki pojawiają się tylko malutkie pod kamerami, że w ogóle nie pływają płocie, że w ogóle nie ma leszcza. Gdzie jak ja bym przyjechał o tej porze na ryby bez kamery podwodnej, bym położył tu zestawy, to bym już dreptał po 4 godzinach koło wędki, że zaraz będzie branie i zaraz będzie odjazd i będzie karp. Także widząc to wszystko w przyczepie, co się dzieje na monitorze, byliśmy mocno zdziwieni, nawet załamani, że i zaczęło się szukanie przyczyn. Kukurydza, którą chcemy, żeby znikła przez 3-4 godziny, wyjedzona przez leszcze, nie nastąpiło to. I mieliśmy myśli w głowie, co jest nie tak, i analizowaliśmy to z Adamem. No doszliśmy do pewnych wniosków. Zaczęliśmy też sprawdzać w międzyczasie na internecie pogodę, ciśnienie, bo nie mieliśmy barometra przy sobie, co z wielkim błędem, bo nieprzygotowani przyjechaliśmy. Lubię zawsze brać barometr, jak jadę na parodniowe wyjazdy. Nie było, ale sprawdziliśmy to na internecie. Okazało się, że w pierwszy dzień u nas było ciśnienie 1030 hektopaskali, czyli bardzo wysokie. Potem spadło to nad ranem do 1020 i tak się utrzymywało cały czas 1018, czyli było przez cały czas bardzo wysokie ciśnienie. I żeśmy to razem z Adamem wywnioskowali, że to jest główną przyczyną... Że ta ryba nie pokazuje się pod kamerą. Dokładnie. Po pierwszej nocy, w skrócie, bo nie będziemy przedłużać, po pierwszej nocy może połowę kukurydzy znikło, ale wszystkie ryby, które tą kukurydzę nam wyjadały, przypływały w nocy i nie mogliśmy tego w ogóle zarejestrować. Także nie mamy tego nagrane. A czemu wiemy, że przypływały? To nas też właśnie dało ten plus tego, że mamy wędki bardzo blisko i na plecionce. To jeżeli jakakolwiek ryba wchodziła nam w łowisko, to mieliśmy na sygnalizatorach delikatne popikiwania, tak? I tej pierwszej nocy właśnie tych pikań było dużo, dużo mniej i zobaczcie, jak ten materiał wyglądał po pierwszej nocy. Wszystkie zestawy, które rzuciliśmy w pierwszy dzień, były cały czas zostawiane. Nikt nic nie zwijał, bo widząc wszystko, widzieliśmy, że mamy przynęty nieruszone, że mamy te zestawy tak jak zostały położone w pierwszy dzień, tak leżą dalej. Ilość kukurydzy nas zadowalała w sensie, że nie dosypywaliśmy, tylko dalej czekaliśmy na to, że ryba zacznie przypływać w nocy. Druga nocka była przed nami. Czyli liczyliśmy, że nawet w dzień jeszcze przypłynie, niestety mi się nie udało. Niestety dalej ciśnienie, tak jak mówiłeś wcześniej, nic ani nie spadło, ani nic się nie drgnęło, to cały czas było to wysokie ciśnienie, czyli w dzień dalej ryba z nami nie chciała współpracować, dalej ani poza ochoniami nic nie wchodziło pod kamerę. No liczyliśmy na to, że chociaż w nocy, tak jak noc wcześniej coś tam popiskiwało, czy jakaś tam ryba była, liczyliśmy tutaj na to, że w nocy coś wjedzie i chociaż będziemy mieli jakąś rybę w nocy złapaną. No, kontynuuj dalej. No to już chyba nie ma co kontynuować, tylko zobaczcie. No w nocy były dużo większe popipkiwania. Niż pierwszej nocy. W drugiej nocy u mnie prawie nic się nie działo. Może dwa razy mi coś pikło. Trzeba zaznaczyć, że to są ocierki ryb. Ogonami zahaczają o naszą plecionkę, bo to naprawdę my mamy 5 metrów od brzegu plecionki. I to idą pod dużymi kątami. Mocny spad. I naprawdę, jak te ryby wpłyną w łowisko, to jest to od razu to słychać na centralce. Dokładnie. U Adama przez całą noc na jego wędce pik, 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 pik.
chyba raz albo dwa razy to było tak, że nawet chcieliśmy już wybiegać do i zaciąć tą rybę, bo już ten, nie było to typowego odjazdu, ale były to takie jakby amurowe takie pi-pi-pi-pi-pi-pi i non-stop. No i... A dodaj do tego, że nie chcieliśmy wybiegać przy każdym pik-pik, tak, i patrzenia na szczytówki, no bo jak wybiegniemy z kampingu stado koni biegnące, kurde, do wędki, no to niestety ta ryba, jeżeli tam by była, no to, to już jej tam nie ma, tak? No nie oszukujmy się, na pewno... Nawet nie szło przy wędkach czołówki zapalić, bo jest czysta woda, zestawy blisko brzegu, nawet by to groziło z wystraszeniem ryby. Więc tak? Założyliśmy, że dopóki, jak to mówią niektórzy, musi jechać, dopóki nie będzie klasycznego odjazdu, to z kempingu nie wychodzimy, tak? No i miałem to szczęście, że na mojej wędce z samego rana, była to gdzieś koło 7.30 rano, no był ten klasyczny właśnie odjazd. Wystartowałem z kempingu jak z procy. No co tu wiele mówić. Myślałem, że jest już widno na dworze i że udało się, że coś, jak biegnąc widziałem, jak szczytówka się wygina. Wojtek za mną dobiegł szybko z GoPro, tam próbował coś tam nagrać, nie wiem, czy to będzie widać, czy wszystko trzęsie najprawdopodobniej, ale mam nadzieję, że ten materiał też się uda fajnie zmontować. No i myślałem, że się udało nagrać branie pod wodą, tak? No ale niestety, jak podeszliśmy już po całym holu, po tym wszystkim, jak ryby wypuściliśmy, bo cały czas kamery cały czas włączone było nagrywanie, no niestety. No zabrakło jakieś 20 minut przy... Bo niby na dworze jest jasno, ale nie na tyle jasno, żeby na tej głębokości kamery zarejestrowały to branie. Bo zawsze na dole pod wodą robiło się, obraz się pojawiał gdzieś około pół godziny od zrobienia się świtu, tak? Mhm. No, także zobaczcie. Jak wyglądał cały hol, co udało się zarejestrować z tego holu i jak wyglądało, co za ryba. No i trzeba też zaznaczyć, że zestaw też leżał, no, o tym często gadamy, zestaw leżał nieruszony przez dwie doby. No prawie 40 godzin, prawie 40 godzin, no bo żeśmy przyjechali przed południem tego dnia pierwszego, cały ten dzień, noc, cała następna noc, czyli prawie 40 godzin zestaw w wodzie leżał, no jak widać pod kamerą się nic z nim nie działo, także... Chcieliśmy też to wytestować, jak te zestawy wyglądają właśnie po tylu godzinach w wodzie, bo to, że my nieraz sobie mówimy, że zestaw leżał, nie leżał, ale żeby naocznie Wam pokazać, jak to wygląda te 40 godzin pod wodą. Że też trzeba dodać, Wojtek, coś takiego, że nie było tu zainteresowania żadnej drobnej ryby. Nie było. Nie było. No to też jest, no to jest, można powiedzieć, taki troszeczkę test w cudzysłowie szklankowy, który tam wpadło, jedynie tylko te jakieś tam prądy, które tam oddziaływały na tą kulkę. No jeżeli by tutaj była drobnica, mogłoby się troszeczkę inaczej to zachowywać. Przynajmniej ja wiem, że jak nieraz widzimy, jak w te pop-upy często uderza drobnica, no ale ja już testowałem Donalda i wiem, że na łowisku, gdzie dużo jest takiego białorybu drobnego i tak samo wytrzymuje, no to ja byłem pewny, że nawet jak... Ja jestem pewny tego, że 48 godzin kulki wytrzymują bez żadnego jakiegoś tam... No, bez żadnego jakiegoś tam większego problemu. Ufam w 100% do 60 godzin tym kulkom, ufam. Po 60 godzinach już dochodzi do mnie taka nutka niepewności, czy aby dobrze zestaw leży, czy nie jest poplątany, czy jakieś tego typu rzeczy. I często wtedy, no już po 48 godzinach do 60 godzin, to w tym momencie już u kubiaka się wdziera taki niepokój i często zwija, próbuje przerzucić zestaw na nowo. Aczkolwiek nie zawsze jest to konieczne. No to pooglądajcie sobie, co zarejestrowaliśmy.
bądźcie uśmiechli się. Kurwa, w szoku, zapchany jestem. Kurwa, całą noc u ciebie pikały i pikały, one tam były, kurwa, cały czas. Obudzić się, jak obudzić się? Chyba pół godziny. Pół godziny. Nie mogła pół godziny poczekać? No. A ja się obudziłem, bo miałem budzik nastawiony. No, ryba i jest. Ale świnia. Ale widziałeś, gdzieś pierdala? Ja pierdala. Taka ryba spod kamery wzięła. Ale za pięknie. Delikatnie, zaboczny tutaj był, tak się trochę rozjechał. No już tak. A powiem ci, że mogło być trochę cieplej. O kurde, koniec. Tak czeszczało. Już ta siatka się nadaje. Bierdzie. Rękawy sobie po. Jest pierwsza ryba. Adam, opowiadaj, bo to na twoją wędkę. No zestaw dwa. Wyciągnij po dwie. Tak na szybko. Zestaw dwa dni leżał pod wodą. W wodzie. No, w wodzie. Ja jeszcze zaspany jestem, musicie trochę wybaczyć, bo 7:30. Budzik nastawiony na 8:00. Spod kamery, najważniejsze to jest spod kamery. Szkoda, że pół godziny nie poczekał. Całą noc ocierały się tam o plecionkę, to trzeba dodać. No fajnie, że wziął, widać dosyć ładny, jeszcze nie wiemy co. Ile kilogramów waży. Zaraz się tego dowiemy. Zestaw widzieliście, zobaczycie spod kamery, mam nadzieję, że no, się uda. Nagrane, wszystko jest nagrane, jak Wojtek kładł ten zestaw. Zwykły dumbbell, nie dumbbell, tylko haker pop-up i 20 mm hakera. Testowanej kuleczki. O, mamy go teraz chyba w całej okazałości. Przepiękny karp. Powiem ci, że w rękach czuć 14 kg czuć. Około 14 może ważyć. Żałujemy, bo pół godziny zabrakło, żeby się nagrało to branie, bo jeszcze jest taka szarówka i żeśmy spali, obudzili się, a pod kamerą jeszcze nic nie widać. Jest za ciemno, bo to jest na głębokości 3,5 metra. Ale 3,5-3,70 Wojtek. No, czekaliśmy. Obydwie kamery mamy na takiej głębokości, to też trzeba. To nie jest korda, że 1,5 metra, tylko są z prawdziwych głębokości, czyli to z takich, których uwielbiamy wędkować, prawie 4 metry głębokości i te kamery są na takich właśnie głębokościach. No, nie wiem czy te pół godziny, bo teraz widzisz, już jest jasno, ale niestety przy wodzie jest mgła, bo paruje woda nam i myślę, że to pół godziny byłoby mało. Z godziny czasu dopiero będzie coś widać pod kamerą. No szkoda, bardzo szkoda, że się nie udało tego brania spod kamery nagrać, ale jest dobry znak, bo przez dwa dni co było, bo ja dojeżdżałem do ciebie tylko tak na chwilę. Było po prostu cały czas zachmurzone, wiatr ze wschodu. Wczoraj w nocy, na wieczór jak przyjechałem, odmienił się, wiatr mocniej zaczął wiać i zrobiło się czyste niebo. Rozpogodziło się. W nocy. W nocy się rozpogodziło, wyszliśmy z kempingu i ty powiedziałeś, to zwiastuje dobry zwiastun, tu będą brania, zaczną się brania. I zaczęło pikać. Dokładnie. A wcześniej było bardzo wysokie ciśnienie. To też może mieć, mogło mieć wpływ, że po prostu pod kamerą zasypaliśmy nawet kukurydzą, żeby ta drobnica nam trochę wyżarła. No ale wiesz co, po tym może poopowiadamy tylko ważenie szybko i szkoda, żeby ta ryba nam tutaj na tym leżała. To podejmę od razu 2600, bo tyle ma worek. A jeszcze będę robił i będę mówił, wiesz? Bo Kubiak lubi nieraz mówić. Dobra,
2600 odjęte. 2600 odjęte, tak? Czyli mata nie należy do karpia? Nie. Zobacz, mnie tu, nie wiem, nagrał. Kamerzysta! Kamerzysta bliżej. Kurwa, niemożliwe. Co? Dawaj wodę, wodę dawaj z wiadrem. Nie, dawaj wodę z wiadrem, lejemy na głowę. Nie denerwuj, ile? Kurwa, czekaj, bo się częściesz, kurwa. Nie część się. Czekaj, ja sobie, ty przytrzymaj, ja sobie muszę zobaczyć. Idź po wodę. I, no ile? No. Ja no, w rękach 14-15 kilo. Wytarowane jest, żeby nie było, nie? Ja pierdolę, 16. Trzyma. 16800. Mówi, że moja życiówka. Moja życiówka z dzikiej wody. Spod kamery. Ja pierdzielę. Jak się czuję? No haker rządzi. Chyba będę musiał przerzucić się z Donalda na hakera. Ja pierdziu. Szkoda, kurde, że te karpie nie chcą wpływać chłopaki nam w dzień, bo w dzień jest totalna pustynia pod kamerą. Nawet płotek ileś się nie ma. Poczekaj, no bo były dwa dni, mamy dwa dni pod kamerą, może się... Daj mi dokończyć. Chciałem dokończyć, że mam nadzieję, że to się zmieni i że te ryby zaczną wpływać tutaj w dzień. No, bo to jest, wiesz, teraz było pod kamerą, nawet płotka nie wpływała pod kamerę nam. Nic, a zespaliśmy, żeby to dno nam wyczyściły płotki leszcze, a żadnej ryby nie mieliśmy pod kamerą, także idziemy wypuszczać. Tak szybko chcesz się swoją życiówką pożegnać? Tak. Jestem tego pewien. Weź sobie moje kalosze. A po co? No kurde. Bez kaloszy, nieprzygotowany. Ja nie zasma. 3 minus. 3 minus, nie denerwuj. 3 minus. A kupiliśmy sobie takie w promocji ładne kalosze. Bo dobra. I weź już cały, już teraz to już tam. Nie, żartuję. Gdzie ty idzie? Wchodzę, żeby ładny ten. No chyba cię posrało. Widzicie tego markera? Tam stoi kamera. No to ja tu rzucałem, to jest nagrane. Tu mamy, to jest masakra. Tak bliziutko. Musimy blisko, ale już się blisko nie będziemy cicho zachowywać, bo Adam wszystko wystraszył. Ale gdzie poszły? Tu pod drzewo. Pod drzewo. Pod drzewo, uciekał od razu pod drzewo. Myśleliśmy, że może będzie uciekał w drugą stronę, ale nie. Nie mogą. Nie łapie ostrości? Łapie rybkę. Chowa się na nią, na głowę. Ciężka jest. Odkręć się troszeczkę tak, żeby pysk bardziej widział. O, dobra, o tak. To nie nurkuj czasami. Nie będę. Daj mi GoPro. Gdzie? Jeszcze mówią, bo jest zielona rolka.
Mówiłem, tu będzie branie wreszcie na rolka. To... Kurwa, ale zimno. Ale zimno! O Jezu! Odstraszone do wody. Rik. Jest dobrze. Zaczyna się, jest dobrze, będzie lepiej. Zobaczymy. Za dużo nas straszyliśmy, ale mam nadzieję, że za 2 godziny ryby wejdą z powrotem. Tak się listek wbija. Tak się wbijają liście pod ten, w haczyk, jak kładziemy zestaw pod kamerę. Musimy zaraz coś pomyśleć, żeby to wyeliminować. To jest to, jak przeciągamy ten zestaw. Przeciągamy pod nie zestaw i się wbijają farfocle. No to co się cały czas bałem tego. Będziemy kombinować. Jezu, ale zimno, kurwa, targa masakrycznie. Jedno co wam powiem, rzadko stosuję tak krótkie przypony, no ale ze względu tego, że jest pod kamerą i żeby nam z kadru nie uciekał, no to taki przypon jest. Jeszcze patrz, śrucinka po tym karpiu spadła, muszę dodać z powrotem śrucinkę. No i postanowiłem zwiększyć hakera, większego popapa, większą wyporność. Zobaczymy, unieść na dno. No i to co powiedziałeś, wymyśliliśmy. To co wcześniej powiedziałeś, Wojtek, wymyśliliśmy. Będziemy próbować dawać pianki. Ale to może zaraz zobaczycie u Wojtka na zestawie, jak to będzie zrobione. Że jak, żeby ta pianka będzie na haczyku, rozpuszczalna, żeby jak przeciągasz, o widzę też Wojtek tobą trochę targa, co? Zimno. Że ta pianka będzie na haczyku nabita i jak ten podciągamy pod zestaw, pod tego, to żeby nie było tak jak u siebie ten liść nabity, ani żadna gałązka na haczyk, żeby to było wszystko ładnie uniesione, żeby tak, o, przeciąganie było tak i jak ona się rozpuści, żeby ten kurwa zestaw nam cały opadł, nie? Zobaczymy. Mi się wydaje, że ten w ogóle jak wiesz, ta pianka puści, to ten... zestaw spadnie pionowo na dół na ciężar, prosto na ciężarek i wtedy będziemy musieli jeszcze raz przeciągnąć jakieś 10 cm sam ciężarek. No zobaczymy, to jest na razie... Żeby wyprostować przypon. Jezu, ale targa, Jezu. No dzisiaj było minus 1 w nocy, a teraz jest gdzieś tak koło 1-2 stopni na plusie. Dobrze, że chociaż plusowa temperatura. Aha, no i trzeba zaznaczyć, że trafiliśmy w te pierwsze ochłodzenie jesienne, bo jeszcze tydzień temu chodziliśmy na krótki rękawek i trafiliśmy, że woda się szybko, momentalnie ochładza. Woda ma, żeśmy wczoraj mierzyli na 2 metrach głębokości, woda ma 13 stopni, a jeszcze tydzień temu miała 16. Czyli jest optymalnie zestaw tak jak to, tylko trafione. Tu będzie śrucinka. Śrucinka, dawaj śrucinkę i jedziemy. I jedziemy z gościem. Czekaj, bo się niezorganizowany jestem, nie wiem gdzie mam śrucinki. Moment, pauza. No tak wygląda zestaw już gotowy ze śruciną. Będę chciał, żeby, mam nadzieję, że ten pop-up większy troszeczkę zwiększy wyporność tego zestawu. No i teraz mam dylemat. Jak to, o tej piance co rozmawialiśmy, co nie? Mam dylemat. Nie wiem co Wojtek, ty powiesz na ten temat. Trochę będę się może sugerował pomocniczymi jakimiś pomysłami, bo moje są dwie opcje. Nie wiem czy obydwie prawidłowe, uwaga, bo mi się już tutaj zaczyna plątać. Zbyt krótkie te. Czy przebijamy piankę tak, czy robimy, że cały haczyk i obklejamy. Ja bym zrobił tak, jak żeśmy w wywiadrze próbowali. Testowali, co nie? No, czyli przebijamy przez środek, co nie? Czekamy, dłużej to potrwa, ale pianka na pewno puści. Dobra, czyli przebijam przez środek. I będzie, żeby 5 minut, żebyśmy mieli na ustawienie zestawu pod kamerą, nie? No tak, odczuję, tylko źle to zrobiłem. Zrobię to tak, żeby... O. Tak zrobię, żeby ten... O, nawet o, i żeby ten... Myślisz? Czy całkiem przebić? Przebić całkiem, tak jakby próby w wiadrze były, bo... To działało, a to na pewno będzie wisieć u góry. Mam nadzieję. O, czekaj, mój kurwa, pianki już się rozpuszcza tam w tym, to musi nową. Zbankrutuję przez ciebie. Nie bój ty, odkupię ci, nie martw się. Jak odkupisz, chyba ci dam. Mhm.
zrobię zakupy u ciebie tych pianek. Mhm. I, dobra, i kurwa wiesz. Dawaj, dawaj, bo marznę. O piankach będą dyskutować. Dobrze jest, zobaczymy zaraz pod kamerą, jak to wygląda. Jedziemy. Mam nadzieję, że jak będziesz przeciągał, to będzie to tak wyglądało. No ja też mam taką nadzieję. I tylko jestem ciekawy, co, czy ona. Czy to opadnie tak? Czy opadnie jakoś tak. No to zobaczymy. Zobaczymy. Rzucaj, kurna. Rzucaj. Sprawdziłeś? Wszystko jest dobrze. Jest, tylko jest twarde. Pop-up jest ok. Tylko zmieniam ciężar. Pełne skupienie, pełen profesjonalizm. Szybko. Uwija się jak nie powiem co. Rączki zgrabiałe. Sama przyjemność wędkowania o tej porze roku. gram. Będzie elegancko leżał. Ryby nam tego nie przeciągną. Śrucinka zjechała. Trochę haźlu. Adam cały szczęśliwy po tym holu, trzeba zaznaczyć, bo pewnie było to słychać, że to jest Adama rekord życiowy ryby. Chciałem go oblać wodą, ale szkoda mi było Adama, bo było zimno i był problem. Znaczy, ja powiem, ja powiem tak. A i tak wlazł do wody sam dobrowolnie, to uznaję za... Niech mu tak będzie. Tak, powiem tak, niby nie było go szkoda, na pewno by został oblany. Także sfrajerzył się troszeczkę, co nie? Ale to nic, żarty żartami. Kontynuuj dalej, Wojtek. Zobaczcie teraz, jak wyglądają kadry z ujęć podwodnych 10 minut po wypuszczeniu ryby. Jak to wszystko zostało w nocy ładnie wyjedzone, nie wiemy, nie wiedzieliśmy dalej przez co, czy to ten karp pojedynczy, czy tam wpływały pojedyncze sztuki, czy tam wpływały jakieś stada amurów, leszczy w nocy. Cały czas mieliśmy ten niepokój, co jest przyczyną, że w dzień od 8 rano do 17
nie ma żadnej ryby w kadrze. Rano się budzimy, włączamy kamery, pojawia się obraz na ekranie i jest wszystko wyjedzone. I tu mieliśmy mocną zagwózdkę z Adamem. O co kaman? Zobaczcie, jak ten kadr wygląda właśnie po nocce. Po rybie, którą udało nam się wyholować po jednej z nocek, następnej nocy, przed następną nocką postanowiliśmy dosypać kukurydzy, żeby zobaczyć, czy znowu dalej będzie wyjadana ta kukurydza i te kulki, bo już niestety w kadrze nic nie było poza naszymi zestawami. Znaczy na moją, z tego co pamiętam, pod moją kamerę nie sypaliśmy kukurydzy w tę noc. No, chyba same kulki były. Całą noc były, jedną noc były same kulki tylko. Całkiem możliwe. I dumbbellsik mały. Tak jak mówisz, ale u mnie było zasypane tej kukurydzy dosyć sporo. No i przed, to dosłownie było pod wieczór wsypana ta kukurydza, poszliśmy dosypać, usiedliśmy, poszliśmy, jak to się mówi, spać, rano się budzimy i zobaczcie, jak wyglądał kadr po kolejnej nocy. Oczywiście z założeniem, że w nocy znowu będzie ryba, bo żeśmy tak założyli sobie, że może ta ryba tutaj wchodzi tylko w nocą, w dzień nie współpracuje z nami. Byliśmy pełni nadziei tej, że nad ranem znowu uderzy karp, tak jak ten, co wziął. I liczyliśmy na to, że znowu będzie kolejna ryba. No niestety nie było ryby, a kadr wyglądał tak. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tym kadrze teraz, co oglądaliście, że zestaw Adama był przesunięty. W ogóle go nie było w kadrze po tej nocy całej. Kukurydza wyczyszczona, kulki wyjedzone. A popikiwało cały czas. Tak, pikania były, a zestawu rano nie było w kadrze. Czyli coś, no i to nawet z tego, co pamiętam, jakśmy patrzyli na żyłkę, 2 metry przesunęło cały zestaw z ciężarkiem 170 gram w lewo. U mnie nie jest 170, chyba 120. No 170 u ciebie jest. Może u mnie 120 gram, ale no to już nie, to już są detale takie, 170 czy 120. Zostało wszystko to przeniesione. No 120 gram ciężarek, no to niestety to już nie może być jakaś puteczka, która to wszystko przeniesie. No, zaczęło się wdzierać nam pewien taki niepokój. Co się dzieje w nocy? Co to są za ryby? No mówię, kurde, no już mieliśmy, no teoretycznie stwierdziłem, no to dałem troszeczkę większego pop-upa, czyli który tam bardziej to balansuje ten zestaw. Mówię, może to jest jakaś mniejsza ryba, może jakieś leszcze wchodzą i nie są w stanie zastać tego. No i zaczęło się kombinacja. Postanowiliśmy dorzucić pod każdy z naszych zestawów dużo delikatniejsze zestawy. Czy te dwa, które były, cały czas zostały? Dokładnie, tak nic jak tak jak nieruszane, ale że postanowiliśmy, że dorzucimy po jednej wędce jeszcze, pod każdy z zestawów, ale dużo delikatniejsze, żeby zobaczyć może, czy to jest, czy to są płocie, czy to są leszcze, czy to są amury, czy to, no jaka ryba nam po prostu wyżera tą kukurydzę w nocy. No i takie założenie było, że u Wojtka położymy na 2 ziarnka kukurydzy. Trzy ziarnka kukurydzy. Znaczy dokładnie 2 ziarnka gotowanej kukurydzy i jedna sztuczna. Jedna sztuczna, tak. A tą sztuczną, dlaczego? Może od razu się wytłumaczę. Bo chciałem, opowiem, bo chciałem, że jak coś będzie w nocy mocno walić w tą kukurydzę, że bałem się, żeby mi wszystkie kukurydzy nie ściągło z włosa. Dlatego jedną kukurydzę, jedno ziarenko dałem sztucznej, że byłem pewny, że ta chociaż jedna zostanie na włosie i przy którymś tam próbie wessania, że jednak ta ryba się zapnie. Dokładnie. Na zestawach dużo mniejsze haczyki, zestawy typowo zawodnicze, czyli zbudowanego czodriga. U mnie takie rzutowe. U mnie postanowiliśmy dać małego pływaczka zadipowanego, zanamoczonego w mojej ulubionej przyjęcie Donaldzie, tak? Czerwony, żeby dobrze było widać pod kamerą. Pływaczek niedużych rozmiarów, 15 mm, haczyk malutki. Tak samo u ciebie ta kukurydza. No i teraz Wojtek opowiadaj, bo ty jesteś gwiazdą tego wieczoru.
co udało ci się, co udało ci się wyciągnąć na te trzy ziarnka kukurydzy. No bo dowiedzieliśmy się, jednak przyniosło rezultaty te... Znaczy, pierw opowiem, że było bardzo ciężko i bałem się tego, żeby rzucając dwie wędki kolejne pod kadr kamery, żeby nie poplątać się z wędkami, które już leżały i było... No to muszę się pochwalić, niestety, że udało mi się wrzucić się 20 cm obok zestawów, które już leżały, z czego jestem dumny. I bardzo ładnie udało się to, bo zależało nam, żeby jednak te zestawy, które tam dojdą, dodatkowe, żeby też to były widoczne w kadrze. No, to. Co udało się wyholować? No, kukurydza przyniosła efekt, nasze... Ale trzeba dodać, że na tą noc, co położyliśmy te zestawy, i pod jedną i pod drugą kamerę wrzuciliśmy z powrotem kukurydzę, tak? Żeby zobaczyć, co to wyżera tą kukurydzę, jaka ryba tam jest, sprowadza w nocy i co nam powoduje te popiskiwania nocne. No i Wojtek był pierwszym, któremu udało się rybę wyholować tej nocy. Opowiadaj, co to było. Zrobiło się ciemno, 3 godziny klasycznie minęły po ciemku i po 3 godzinach zaczęły się pikania. No i przy próbie chyba tej ryby, przy trzeciej próbie chyba zjedzenia mojej kukurydzy, ryba już niestety została zapięta. Adam dobrze zbudował zestawy, ostre haczyki, no i udało się wyholować amura. Trzeba dodać, że nie byliśmy pewni, czy startować do tego ubrania, czy nie, bo to było dalej nie było klasycznego odjazdu, ale niestety to był tak mały amur, który ten 170-gramowy, czy tam ten ciężki ciężarek, był w stanie tylko trochę przenieść, no ale stwierdziliśmy, że no, to jest tak delikatny zestaw, że podeszliśmy do tej wędki, no i widzieliśmy, że szczytówka pracuje. To pikanie już trwało jakiś czas, dłuższy czas, dokładnie. Jakieś 10 sekund pikało, no to stwierdziliśmy, biegnę do wędki, zacinam. No i był amur taki około 2 kg. Nie nagrywaliśmy go, bo było ciemno, zimno, tak jak teraz zresztą tak też nie jest. Tak szybko go wyholowaliśmy, tak szybko go z tego podbieraka wypuściliśmy. Teraz żałujemy, że wam tego nie pokazaliśmy, bo byłby dowód na to, że ten amur naprawdę był złowiony. Niektórzy mogą sobie pomyśleć, że może ściemniamy, bo jak w listopadzie Poczekaj, to było tak, że my żeśmy go szybko wypuścili, rano dzwonimy tam po swoich znajomych, tutaj takich bliskich, że mieliśmy, że wiemy, co nam wyżerało tą kukurydzę, bo wiadomo, że kręcimy film, ale niestety życie dookoła nas się toczy tak, jak się toczyło, więc znajomi pytają się, czy coś się udało nagrać, no i obdzwoniliśmy znajomych, że złapaliśmy amura, no i wszyscy byli zaskoczeni, amur o tej porze roku? Przecież to już praktycznie listopad, tak? Mamy listopad, kurde, amura, że się złapali, temperatura wody, mówi, jaka temperatura wody? Mówił, no, że 13 stopni. No to niemożliwe, amur nie żeruje przy takich temperaturach, czyli jednak w książki kłamią, tak? No i po tym, jak nam zaczęli to opowiadać, to żeśmy żałowali, że w sumie żeśmy go nie nagrali, no bo to byłby taki no, fajny materiał pokazujący, że jednak jeżeli nawet mamy niskie temperatury, to każda ryba, jeżeli przypasujemy z przynętą, każda ryba coś musi zjeść i nawet przy niskich temperaturach i o tej porze roku nawet jesteśmy w stanie skusić amura. No i jednakże jak ten, co chciałem powiedzieć? Znowu Kubiak mu przerwał i się wytrącił warmuza z równowagi. Chciałem powiedzieć, że jak siedzicie na rybach i macie takie popipkiwania na sygnalizatorach, to uwierzcie mi, bo też żeśmy się tego nauczyli na tej zasiadce, że to są ryby w łowisku i trzeba analizować. Nie? Jakbyśmy nie mieli kamer, byśmy mieli pikania, byśmy sobie to zlekceważyli, byśmy dalej czekali, a to za każdym razem cała kukurydza wyjedzona. No i to też nas nauczyło jednej rzeczy, że na przykład jeżeli to mamy popiskiwania i nie wiemy, czy to jest najgorsze, dla mnie najgorsze, bo teraz nie wiem, czy została tylko na przykład kukurydza, czy to ziarno, które tam, te partykuły, które tam wsypałeś, zostały tylko wyjedzone, czy kulki też. No i teraz nie wiadomo, czy te kulki dosypać i dlatego na przykład prywatnie jak wędkuję, nie pod kamerą, to jestem zwolennikiem sypania tylko kulek. Zresztą tak samo jak i ty. Bo jeżeli wrzuciłem kulki i mam takie, teraz tak jak teraz mieliśmy takie ocierki, no to wiem, że wpłynęło coś, co jest zainteresowane tymi kulkami. A jeżeli mam kulki i ziarno, no to teraz nie wiem, czy wpłynęły tam leszcze i się ocierają o tą moją żyłkę i kulki zostały. I teraz nie wiem, czy dosypać tylko ziarna, czy dosypać tylko kulki. No tu mieliśmy taką możliwość, że widzieliśmy, no to dosypaliśmy tylko kukurydzę. Także no to też nas dużo nauczyło, że jednak to, co robimy prywatnie sobie bez kamer, bez tego wszystkiego, że idziemy w dobrym kierunku, tak opo. Czyli jednak to nas utwierdziło w naszych, przynajmniej mnie utwierdziło w moich takich przekonaniach i strategii, jaką prywatnie sobie używamy. No czy też trzeba zaznaczyć, że jakbyśmy łowili z drugiego brzegu i wychodzili pod ten brzeg, to nie byłoby tego pikania. Tych pikniń byśmy nie mieli takiej ilości, bo tu naprawdę mamy
bardzo krótką odległość. I te wszystkie ocierki były momentalnie przenoszone na sygnalizator. U mnie nawet strzałówka z kołowrotka nie zeszła. No tak. Co jeszcze? Przy rzucie. Aha, trzeba jeszcze zaznaczyć, że na jednej wędce tu u Adama i na jednej u mnie dwie wędki, te dodatkowe, to były w ogóle tak nisko położone, bo cały czas widzieliśmy w kadrze, że LED core to już w ogóle nawet nie leżał na dnie, tylko już był uniesiony, co mogło powodować jeszcze częstsze ocierki ryb. To w ogóle żeśmy założyli, że nie odpinamy z hangerki, luzujemy żyłkę, żeby wszystko się ładnie na dnie położyło. I tak wędkowaliśmy tymi wędkami. A mimo to, że tak luźno to wszystko było zrobione, dalej w nocy były pikania. A zestawy, jak włączaliśmy, dalej były w tym samym miejscu. Dokładnie. Może podsumowując, bo tu już nie ma więcej chyba co gadać, jakie wnioski, Adam? No ja powiem tak, ja prywatnie, no to ta zasiadka, mimo tego, że nie udało się nagrać tego, co byśmy chcieli, było to spowodowane właśnie wysokim ciśnieniem. Aha, jeszcze trzeba zaznaczyć, że tak w dwóch zdaniach, w jeden dzień odbywały się tutaj zawody na tyczkę. Wędkarskie, spoikowe. Tak, i krótko mówiąc, prawie nikt nie złapał ryby, a mówiliśmy chłopakom przed zawodami, że nie ma ryby w kamerze, nie ma leszcza, nie ma płoci w dzień, że nic się nie dzieje, w ogóle ryba nie żeruje. No to tak trochę zlekceważyli te nasze gadania. Każdy na rozpoczęcie zawodów stwierdził, 20 kul. U was ryby nie ma, a swoją strategię, no. Swoją pod sypką zanętę coś musi wejść, jokers tak. Musi zadziałać. Każdy po pół kilograma albo po kilogramie jokersa, glina, przesiewanie, tutaj 3 godziny się bawili. 20 zawodników złapało niecałe 1,5 kilograma ryby. Także nie, no. W sumie wszyscy złapali chyba 2 kilo. Pierwsze miejsce, kilo, bo się pytałem, pół kilograma. Pierwsze miejsce kilo 10 chyba? No. Jakoś tak, no. Drugie miejsce pół kilo. Ale z tego, co tam mi słuchy dochodziły, to były okonki. I trzecie miejsce chyba 10 deko. No dokładnie, także no to jest kilo tak. 700, kilo 800, 20 zawodników, niecałe 2 kilogramy ryby na spławik wywędkowane, no to, tak to też daje coś do myślenia. Właśnie, tak wyglądało żerowanie ryby podczas naszej próby nagrania tych ujęć podwodnych. Czyli to nie jest potwierdzone to, że tym, że mieliśmy złe miejsce, czy nie wiem, czy nie umiemy tego dobrze zrobić, tylko... No chytać to trzeba umieć, no. Mamy tutaj, no mamy dowód, bo dzięki tym zawodom, że ewidentnie ryba nie żerowała. Potwierdziło, bo też mieliśmy takie obawy, że może, to też trzeba powiedzieć, że mieliśmy takie obawy, że może nam tylko w to miejsce, że ryba jest zupełnie innej części zbiornika, no ale niestety potwierdziło to, co powiedziałeś, to, że żadna ryba, biało ryb, żaden nie wędkuje na zbiorniku, spowodowane to jest tym ciśnieniem najprawdopodobniej i czyli polegliśmy. Jak zwykle mamy pecha, ale się nie poddamy. My dalej będziemy próbować nagrać ujęcia podwodne, bo sami jesteśmy ciekawi, jak to wygląda, jak te karpie to pobierają. No i omówić to wszystko i pokazać, gdzie są błędy, a jak trzeba robić, żeby jednak nie było piknięć, tylko żeby każde piknięcie kończyło się odjazdem. Dokładnie. Ale żeby to stwierdzić, musimy mieć nagrania podwodne. Dokładnie. A że pora roku jest teraz idealna, to wydaje mi się, że teraz tydzień, półtora odpoczynku i jeżeli tylko znajdziemy chwilę czasu, kolejna próba. Podejrzewam, że ten materiał, jeżeli teraz oglądacie, to właśnie w tym momencie już siedzimy na stawie numer 5 i trwa kolejna próba nagrania właśnie tych ujęć podwodnych. No tak chyba to będzie wyglądać. No zobaczymy. Wszystko zależy od naszego czasu prywatnego, czy coś się nam nie wydarzy w domu, w rodzinie, bo to też mamy dom i też mamy rodziny. Nie cały czas na rybach nie siedzimy, jak to niektórzy sobie myślą. W tym roku mamy mało czasu, żeby posiedzieć na rybach, dlatego też mało tych filmów powstało. No staramy się jak możemy i no chcemy dużo, jak to się mówi, powędkować sobie, no ale niestety nasze rodziny też nie mogą być zaniedbywane, bo tak trzeba powiedzieć. Chyba to wszystko na tą chwilę, tak? No chyba tak. Wy sobie... Polegliśmy, jak zwykle, polegliśmy. Sobie to przybijcie, obejrzyjcie to jeszcze raz ze zrozumieniem niektórzy, bo niektórzy oglądają mnie ze zrozumieniem albo klikają co 10 minut, a potem zadają pytania w komentarzach, gdzie to jest omówione w filmie. To prosimy te osoby, żeby właśnie pierw całość obejrzały, a potem pisały pytania w komentarzach. My wiemy, że długo gadamy, szczególnie Kubiak, i może to jest nudne, ale z naszych długich wywodów, 2 sekundy znaleźć tych informacji dla siebie. Trzymajcie się.